Dzień dobry, moi drodzy. Chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać o takiej pewnej kwestii, która wydawała mi się dosyć zrozumiała przez społeczeństwo Blitza, ale widzę coraz więcej komentarzy odnośnie właśnie crossplayu. I już kilka komentarzy widziałem, w których ludzie w ogóle zarzucali, że gramy na PC albo coś takiego. Także dzisiaj sobie omówimy temat crossplayu. Na czym to polega, jak to w ogóle działa, kto ma przewagę, gdzie ma przewagę, na jakim polu ma przewagę. Wydaje mi się, że powinniście znaleźć w tym filmie takie kompendium wiedzy, ale w moim stylu, że nie każdemu to będzie pasowało. W międzyczasie zagramy sobie bitwę w jakimś, w tych Mad Gamesach. Tylko, że wezmę sobie jakiś taki czołg, żeby za bardzo, powiedzmy, że ten, żeby za bardzo nie być skupionym na grze, ale bardziej, żeby wam to wszystko opowiedzieć. Właśnie, słuchajcie, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że tutaj za chwilkę będzie pojawił się filmik z losowania zwycięzców ostatniego konkursu. I na tym filmiku jest to jeden zwycięzca więcej, bo tutaj zawsze losuję sobie jedną osobę zapasową na wypadek, jeśli któryś tam z ników byłby nieprawidłowy. I ta jedna zapasowa osoba, niestety ostatnia, która została wylosowana, no tym razem nic nie wygrała. Ale to tak tylko uprzedzam, jakby były jakieś tam komentarze. No, wszystkie niki okazały się poprawne, więc tak. Tam któryś nick był napisany kursywą, to znaczy, że tam miał tam te no, podłogi za nikiem, ale wszystko się udało znaleźć, więc wydaje mi się, że wszystko jest poprawnie. Gratuluję jeszcze raz zwycięzcom i zachęcam do udziału w przyszłych konkursach. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o gry na urządzeniach mobilnych, to tutaj już mamy dużo więcej tych możliwości grania, bo mamy nie dość, że sklep Play, tak z takich podstawowych sklep Play oraz sklep Apple, ten Apple Store, App Store, nie wiem jak to tam się nazywa. To mamy jeszcze do dyspozycji zewnętrzne aplikacje typu taka troszkę może mniej popularnych, ten od Huawei'a. No i dodatkowo jeszcze jest bodajże aplikacja od Amazona jeszcze i coś takiego. Także mamy powiedzmy takie dwie dodatkowe, takie mniej popularne, chociaż no wiadomo, na Huawei to jest takie małe zastępstwo sklepu Play. I one też w zasadzie niczym się nie różnią, jeśli chodzi o tematykę tych launcherów mobilnych. Nie ma tam żadnej przewagi. Jeśli chodzi o urządzenie mobilne, no to one mają taki mały przełącznik, którego my grający na urządzeniach na laptopie albo na komputerze nie mamy. I jest to taki przełącznik, którego przełączymy, to będziemy grali tylko i wyłącznie z ludźmi grającymi na tej samej platformie. Czytajcie to w ten sposób, że gracze, którzy mają mobilną wersję gry, mogą zaznaczyć, że chcą grać tylko z innymi graczami, którzy także korzystają z telefonów albo z tabletów do grania w naszą grę. Oczywiście można to ominąć, chociaż nie wydaje mi się to zbyt legalne, można to ominąć korzystając z różnego rodzaju emulatorów, bo wtedy też jakby korzystamy swoją, no, siłą rzeczy z systemu, na przykład Android, jeśli emulujemy ten system. Nie jest to zbyt legalne i nie popieram takiego czegoś. Nie jestem niestety w stanie powiedzieć, czy jest to wykrywalne w jakiś sposób, ale no na pewno nie jest zbyt etyczne.
Więc tak, już wiemy, że gracz grający na Androidzie wcale nie jest zmuszony, żeby grać z innymi graczami, którzy także grają na mobilce. Czyli ten argument odpada. No oczywiście gracze na PC tej możliwości nie mają, nie wiem czy o tym wspomniałem. O czym jeszcze chciałem takiego powiedzieć? Jest bardzo dużo rzeczy takich, których gracze grający na PC nie mają, a które są dostępne w wersji której? W wersji mobilnej. I są to na przykład takie rzeczy jak wspomaganie celowania, czyli takie rzeczy, których no nie ma, nie ma w zwykłej wersji Blitza na komputer. I są to rzeczy, które zdecydowanie ułatwiają nam naszą rozgrywkę i ułatwiają celowanie. Więc tutaj wydaje mi się, że argument z tym, że gracze grający na urządzeniach mobilnych mają jakąś tą większą przewagę, przewagę, może są w tej straconej pozycji przeciwko graczowi, który gra na komputerze, wydaje mi się nietrafiony, bo naprawdę doświadczeni gracze mogą z łatwością pokonać graczy, którzy grają na urządzeniach, na urządzeniach stacjonarnych albo na laptopach, właśnie tym celowaniem, bo wyobraźcie sobie, że to nie jest wcale tak, że my sobie wyjeżdżamy, musimy myszką nacelować, tylko przy aktualnym autocelowaniu dostępnym na urządzeniach mobilnych, autocelowanie może nam śledzić czołg dynamicznie. To jest bardzo wygodne. Wyjeżdżamy sobie z zagórki, autocelowanie nakierowuje nam na przykład na garnek w danym czołgu. To jest naprawdę bardzo wygodne. Nie wymaga aż takiej precyzji, no bo jednak jej nie mamy na urządzeniu mobilnym. Jest to swego rodzaju taka rekompensata. Więc wydaje mi się, że tutaj nigdy nie rozumiałem takiego sensu tych stwierdzeń, że bo ktoś tam gra na urządzeniu mobilnym, to będzie miał gorzej jak ludzie, którzy grają na komputerach. Nie wydaje mi się to zbyt trafione, no tak jak mówiłem i nigdy nie będę jakimś tam wielkim zwolennikiem tej teorii. Zaznaczam też, że większość turniejów organizowanych przez Blitza nie jest na komputery. Większość turniejów, jak nie wszystkie, tych takich większych, oczywiście chodzi mi o te finały, powiedzmy, nie są organizowane na urządzenia mobilne i nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek były, bo nie wydaje mi się, żeby Blitz jako gra właśnie taka stricte pochodzenia mobilnego miał kiedykolwiek finały, jakieś tam finały rozgrywek w wersji na PC, no bo jeśli chcecie grać na PC turniejowo, no to od tego jest duży, bo tam też są turniejowe bitwy 7-7. Dobra, o czym jeszcze możemy takiego porozmawiać? Porozmawialiśmy o tym, czym jest właściwie crossplay, jakie tam mamy benefity, co mamy, czego nie mamy. No i właściwie jeszcze należy dodać, że tutaj mogę się zgodzić z teorią ludzi, ale tylko jeśli mówimy o a czym? O graniu na konsolach. O graniu na konsolach. Nasz Blitz jest dostępny w wersji na przykład Nintendo. I wersja na Nintendo, uwierzcie mi, że nie jest dobrze zoptymalizowana. Gracze tam grają na 30 FPS-ach. Muszą celować tymi analogami. Nie jest to dobra opcja. Fajnie, że Blitz udostępnia nam taką możliwość i wydaje mi się, że tutaj jest tylko jedna taka rzecz, gdzie ludzie mogą się nie zgadzać, że mają słabiej albo mają gorzej i tak, ale naprawdę w innych przypadkach nie wydaje mi się to zbyt dobrym argumentem. Czy on wyjedzie? No super. Dobra, lecimy szybko, żeby to zdążyć. Więc tak, wiemy teraz tak, że większość turniejów jest organizowanych na urządzenia mobilne. Na urządzeniach mobilnych mamy benefity takie jak wspomaganie celowania plus zmianę trybu. Możemy sobie ustawić, że będziemy grali tylko z ludźmi, którzy grają na urządzeniach mobilnych. Oczywiście tych ludzi jest
No troszkę mniej, wydaje mi się aktualnie. Więc no chyba udowodniliśmy, że nie ma w zasadzie aż takiej przewagi komputerów nad urządzeniami mobilnymi. I mówię to jako były gracz już na urządzeniu mobilnym. Ja w tą grę gram od 2015 roku bodajże. I grałem przez naprawdę kilka lat na telefonie. Później uczyłem się na tablecie. Ale w końcu przeszedłem na komputer. Już tutaj zostałem. No i wydaje mi się, że to wszystko, jeśli chodzi o ten crossplay. Czyli... No nie ma aż takiej różnicy, naprawdę nie ma i wydaje mi się, że nigdy nie będzie i większość graczy, którzy grają zawodowo, wierzcie mi, że grają na tabletach, większość gra na iPadach, które mają 120 Hz odświeżania ekranu i naprawdę idzie mi świetnie, dodatkowo mają tam jakieś nakładki na palce i w ogóle takie, wiecie, żeby coś tam się nie lepiło, jakieś specjalne rzeczy. Zobaczcie sobie na przykład graczy takich jak History of Fatness albo inni gracze, którzy grali kiedyś bądź grają nadal profesjonalnie, mają swoje kanały na YouTubie. Ci wszyscy gracze grają na urządzeniach mobilnych i to nie jest, no to jest nie bez powodu, no. Takim lepiej, takim idzie dużo lepiej i grają sobie tak. No i dodatkowa jeszcze rzecz, o której już na koniec wspomnę, jest taka, że wybierając ten tryb, żeby grać tylko z urządzeniami mobilnymi, gracze, którzy są bardzo dobrzy na urządzeniach mobilnych, mogą podnieść swój winrate troszkę wyżej, bo na urządzeniach mobilnych te drużyny są troszkę, wydaje mi się, że lepsze. I to zawsze ta gra wygląda troszkę lepiej. Jak sobie oglądam jakieś tam streamy ludzi, którzy grają na urządzeniach mobilnych, to ta gra troszkę inaczej wygląda, ten rozjazd teamów i ogólnie kooperacje między członkami tej samej drużyny. A co ja bym wybrał do grania? No wybrałbym PC, ale tak jak mówię, kiedyś grałem na urządzeniu mobilnym i bardzo mi się to podobało, ale teraz jakoś tak już nie czuję takiego parcia, żeby grać. Jakby jak chcę sobie pograć, to sobie usiądę przed komputerem i wtedy sobie pogram. Napiszcie mi w komentarzach, na czym wygracie i wydaje mi się, że rozwiązaliśmy większość tych problemów, jeśli chodzi o ten crossplay, czyli poszkodowani są, wydaje mi się, że tylko i wyłącznie posiadacze konsol typu Nintendo Switch, a raczej którzy grają na telefonie i na tabletach, wydaje mi się, że są bardziej w lepszej pozycji, aniżeli w gorszej, jak ci, którzy grają na komputerach stacjonarnych albo na laptopach. Dobrze, zapraszam was wszystkich jeszcze na Discorda. Link do niego macie w opisie. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, no i udostępnienia tego gdzieś, żeby ten materiał dotarł do jak największej ilości graczy, żebyście sobie uświadomili, że to wcale nie jest aż tak złe i to wcale nie jest taki temat tabu, że a, bo tu Blitz, że jak ktoś gra na mobilnym, że to jest gra mobilna, bo wcale nie jest, jakby to nie jest tak, to kiedyś tak było. I wcale nie jest tak, że jak ktoś gra na komputerze, to po co ty grasz w Blitzu na komputerze, jak masz dużego wota. O tym filmik też już jest na kanale, więc zachęcam was też do obejrzenia go. Zostawcie jeszcze tą łapkę w górę, nie wiem, czy o tym mówiłem. Dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.